A Edziu ładuje obornik spod naszego bydła, które chodzi na łące. Obornik bardzo dobrze przegnity, przekompostowany, bo on tutaj jest od momentu, kiedy one tylko zostały wypuszczone. Depczą tutaj po tym, ubijają. Tatuś pilnuje, aby one nie wyszły. I teraz zobaczcie, jak spod tego obornika, jak się go zabiera, wypływa od razu gnojówka. Jeden z najcenniejszych nawozów. Uzbierało się tego dosyć dużo. Bardzo dużo nawet, można powiedzieć. I wszystko pójdzie na nasze pola. Pod ziemniaki, pod gorczycę, pod warzywa, nie? Bo był dawany w tamtym roku. Co drugi rok daje się obornik. No i teraz jak to wszystko zostanie wywiezione, obornik jak zostanie wywieziony, to tutaj Edziu narzuci sporo balotów słomy, one to rozprawią, wdeptają w tą gnojówkę i będzie robił się kolejny obornik. Jeszcze temperatury są dosyć wysoko na plusie i one tutaj spokojnie chodzą. Bydło w takich naturalnych warunkach świetnie się chowa. Pip, pip, mężuś mój kochany wozi tutaj, pracuje. Dobrze, że mamy tutaj tura. Tur to jest właśnie to, co się teraz zgina, to oramowanie. I do tura mamy łyżkę, widły i takie chwytaki. Sprzęt bardzo pomocny tutaj w pracach. I mężuś, który tutaj pracuje, wywozi to wszystko. Także nie ma nudy, nie ma nudy, kochani. Wszyscy pracują. Kawę może zrobię, co? Teraz? Czy jak przyjedziesz? Teraz przyjedę. Za ile będziesz? Za 20 minut. Nawet i tatuś ma zajęcie. Jak tam tatuś? Dobrze. Jak tam dzisiaj twoje siły? A jakoś tak w miarę, no dobrze. Widzicie? Tatuś też jeszcze macha widełkami. Jak kmicic z szabelką. Dobrze mu to idzie. Całe życie pracował ciężko. Tego się nie zapomina. Pogoda jest taka mżysta. Mży taka delikatniutka mżaweczka. Ale jest ciepło, tak jak mówię, jest ciepło. Ty będziesz tutaj jeszcze stał? Będziesz jeszcze tutaj stał? No będę, no bo może traktor tak się stawił. No, no dobra, to on jak przyjedzie, to tutaj wy ten i ja zrobię kawę. No i coś idzie. Ale musisz traktorem trochę odjechać. Traktorem musisz trochę odjechać. Tatuś teraz wyjedzie traktorem.
Piesy latają, nie wiedzą, co mają z radości zrobić. Bawią się tutaj, a bydełko leży w słomie. Zobaczcie, jak ono tutaj rozprawiło tą słomę. Minął dzień, wczoraj baloty żeśmy rozstawiali, a dzisiaj to wszystko jest już rozprawione rogami. Poroznosiły, gdzie się tylko da, i leżą sobie teraz szczęśliwe. Niestraszne są im warunki pogodowe, bo one, tak jak zwierzęta, żyją w naturalnych warunkach, tak samo i bydło, które jest trzymane na łące, ono przystosowuje się bardzo szybko do warunków. Jeżeli idą już temperatury takie chłodniejsze, jesień, ono naturalnie dostaje grubsze futerko na sobie, porasta większą warstwą tłuszczyku, aby właśnie w zimie nie marzło. No to jest natura i one automatycznie do niej się przystosowują. Nawet cielęta, które rozwijają się w łonie matki, rodzą się w warunkach naturalnych, na takim zimnym, naturalnym wychowie, rodzą się z taką grubą sierścią, z takim futrem, takie okudłaczone, można powiedzieć. A te, które są trzymane na uwięzi czy w zamkniętych warunkach, one sierść mają delikatniejszą. Cielęta, które się rodzą, również mają taką delikatniutką, cieniutką sierść. Także wszystko naturalnie się przystosowuje. Natura wie, co robi, i takie bydło śmiało może być cały rok w warunkach naturalnych na dworze. I tutaj na zachodzie kraju już jest to szeroko praktykowane. I powiem Wam tak, bo też już kupę lat tak swoje bydło trzymamy. Z takich moich obserwacji, z naszych obserwacji, naprawdę jest to bardzo dobre. Bydło jest bardzo zdrowe, dużo zdrowsze, lepiej rozwijają się mięśnia, nie ma żadnych problemów gastrycznych, typu jakieś zaparcia jelitowe, kolki. One tutaj mają ruchu pod dostatkiem, świeże powietrze, deszcz, wiatr, to wszystko jest zwierzęciu do prawidłowego funkcjonowania potrzebne, aby one się prawidłowo rozwijały i były zdrowe. Tylko muszą być przystosowane, zaaklimatyzowane. Nie można ich wypuścić końcem sierpnia czy we wrześniu i zostawić na zimę, bo wtedy będą chorowały, nawet może dojść do zgonu, bo nie zdążą one nabrać odporności, nie zdążą się przystosować do pór roku. Takie bydło musi być cały czas, musi być z obór wypuszczone, jak już temperatury są dosyć wysoko na plusie, tak w maju powiedzmy, i wtedy one nabywają takiego naturalizmu, przystosowują się, ich ciało przystosowuje się do pór roku, sierść, no i wszystko działa zgodnie z rytmem natury. Teraz one tutaj kręcą mordką, tak to się nazywa, kręcą mordką, przeżuwają. Bydło jest przeżuwaczami, ich żołądek jest, no nie będę tutaj teraz mówiła budowy żołądka, nie będę tutaj od strony zoologicznej się zagłębiać, bo dla niektórych to będzie nudne, ale zwierzęta, jak jedzą, one tylko gryzą fragment, przegryzają to fragmentycznie i połykają większe kawałki, większe części do żołądka, i później, jak już zjedzą, jak leżą, mają spokój, ciszę, to tak jakby ruchem wycofującym treść z żołądka cofają do jamy ustnej, do jamy gębowej, i przeżuwają, przegryzają dokładnie każdy fragment wycofanej treści. I później połykają z powrotem. I jest to trawione w dalszej części. Ja kiedyś obserwowałam, jak one przełkną i za chwileczkę następuje taka, przez gardło leci taka gula. Może uda mi się to pokazać. Przełknęła. O, i widzieliście? Był taki ruch w gardle. Jedzenie się cofnęło i z powrotem przeżuwa.
Mam nadzieję, że widzieliście ten ruch. Jeżeli nie, to cofnijcie sobie jeszcze raz ten fragment, jak właśnie tutaj jałóweczka przestała przeżuwać, kręcić mordką i był taki ruch, za chwileczkę będzie ponownie. Treść z żołądka się cofie. O, cofnęło się i znowu zaczyna przeżuwać. Poliki się wypełniły jak u chomika treścią z żołądka. No i teraz dalej kręci, kręci, przeżuwa. Ciekawe to jest. Ja tak lubię stać i obserwować sobie właśnie, jak one przeżuwają, mają spokój, ciszę. Nic ich tutaj nie stresuje i są po prostu szczęśliwe. To tyle. I tak się rozgadałam. Jest rano dnia kolejnego. Idę, biorę się za obrządki, bo trzeba ponakarmiać zwierzaczki. Te tutaj leżą sobie spokojnie. Sianko mają tu i wyjadają teraz tutaj stąd. Bardzo lubią przegryzać słomę. Słoma jest wskazana dla zwierząt. Ona reguluje pracę żołądka, reguluje pracę jelit. Także bydło powinno jeść słomę, aby było zdrowe. Fiona, najstarsza sztuka w naszym stadzie. I niedługo doczekamy się kolejnego cielaczka, jak Bóg da, po nowym roku. To by było tyle. Życzę Wam zdrowia, radości. Moje psy są radosne, latają tutaj na wszystkie strony. Bawią się. No i cóż, kochani, trzymajcie się. Do następnego.